Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj będzie szydełkowo, bo jak widzicie, trzymam w dłoni już szydełko, kamerka nade mną i ja tutaj kontroluję, czy wszystko ładnie widać. Słuchajcie, ostatnim razem pokazywałam Wam ten wzorek, mam nadzieję, że Wam się podoba, a dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak fajnie można sobie wykończyć robótkę, na przykład przy dekolcie, czy gdzieś tutaj, jeżeli robimy krótki rękawek, przy rękawku, gdzieś, gdzie potrzebujemy ładnego wykończenia, a na drutach to ładne wykończenie, no nie wyszło nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyły, więc dzisiaj zaproponuję Wam wykończenie oczkami rakowymi i pokażę Wam, jak takie oczka rakowe na szydełku właśnie zrobić. Słuchajcie, mam szydełko, mam taką kontrastującą niteczkę, chociaż zdecydowanie cieńsza. I teraz robię sobie, słuchajcie, pętelkę na szydełku. Ta pętelka musi być troszkę, słuchajcie, dłuższa. I zabieramy się za początek naszej robótki. W początek naszej robótki, w pierwsze oczko na drutach, wkładamy szydełko w ten sposób. I teraz łapiemy tą pętelkę i przeciągamy przez to oczko. Jeszcze jej nie zaciskamy. Zaciągamy nitkę i teraz dopiero zaciągamy. Słuchajcie, oczka rakowe to są takie oczka, które właściwie powinniśmy robótkę do szydełkowania odwrócić w tą stronę i dziergać szydełkiem tam oczka oczka półsłupki czy słupki w stronę naszej robótki w tą. Natomiast my zaczęliśmy robótkę w ten sposób, że właściwie tak jakbyśmy się wracali, dlatego też nazywa się to oczka rakowe, czyli idziemy do tyłu. Zrobiliśmy jedno oczko, możemy sobie zrobić jeszcze jedno, ale wcale nie musimy. Może nam w zupełności to jedno wystarczyć. Ja tak pokazowo zrobiłam dwa oczka. I teraz patrzymy, gdzie jest następne oczko. Następne oczko, które zrobiliśmy na drutach, jest właśnie tu, w tym miejscu. Pamiętajcie, że zawsze pod dwie niteczki i następne w tym. Wyobraźmy sobie, że to jest brzeg naszej robótki i zawsze, zawsze musimy się wbijać bardzo mocno przybliżę pod te dwie niteczki. Wracam, słuchajcie, tutaj do mojego oczka na szydełku i łapię w ten sposób, przytrzymuję tu sobie to oczko na szydełku, wbijam pod dwie niteczki, łapię nitkę i przeciągam. I znowu, tu sobie przytrzymuję, tutaj wbijam pod dwie nitki, zaciągam niteczkę i przeciągam teraz przez wszystkie trzy, przez dwie czerwone i jedną żółtą, którą miałam na szydełku. I pyk. I kolejno to samo. Tu przytrzymuję palcem, zaciągam nitkę, przeciągam przez trzy. Przytrzymuję palcem, wkładam pod dwie niteczki, zaciągam i przerabiam przez trzy. I znowu pod dwie niteczki i przerabiam przez trzy. Przytrzymuję palcem, pod dwie i przerabiam przez trzy. I tak, słuchajcie, do samego końca możemy przerabiać, ale równie dobrze możemy to zrobić w inny sposób, który Wam też zaraz pokażę. Bo jeżeli zrobicie to kontrastującą nitką, tak jak w moim przypadku, to widzicie, że tutaj wychodzi Wam bardzo, bardzo, bardzo fajne oczka Wam wychodzą, ale tutaj jednak te oczka z robótki, którą tu wykonaliście, jednak widać. Jeżeli robicie to tym samym kolorem, nie robi to żadnej różnicy i może być właśnie wykończony tylko i wyłącznie jednym rzędem oczek rakowych. A zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Najpierw wykonany półsłupkami, a potem oczkami rakowymi. Więc przy standardowej robótce, jeżeli najpierw wyrobimy półsłupki, wszystko wykonujemy tak samo, czyli robimy sobie pętelkę i teraz szukamy tutaj, słuchajcie, pierwszego oczka w naszej robótce. Moje pierwsze oczko jest tutaj. Biorę sobie nitkę z pętelką
Pamiętajcie, żeby na palec nawijać nitkę od kłębka, to dla osób naprawdę początkujących. Przeciągamy i robimy zwykłe jedno oczko. Robimy jeszcze zwykłe jedno oczko łańcuszka i teraz robimy najzwyklejsze półsłupki. Tutaj możemy również wrabiać sobie tą nitkę, która nam została i ja też tak sobie zrobię. Pod dwa oczka i zwykły półsłupek. Ta nitka żółta jest trochę cieńsza, więc no, nie powinno tak raczej być, bo będzie to troszeczkę tą moją robótkę ciągnęło. I słuchajcie, takimi półsłupkami przerabiam do samego końca. Przerobię do samego końca i się do Was odezwę. Słuchajcie, ja już dojechałam do samego końca półsłupkami i równie dobrze taką robótkę możecie sobie wykończyć półsłupkami. To wcale nie muszą być oczka rakowe. Półsłupki jako wykończenie robótki, wykończenie dekoltu też wygląda fajnie, ale tematem dzisiejszego filmiku są właśnie oczka rakowe i takie Wam pokażę. Więc wkładam tutaj, słuchajcie, z powrotem szydełko i teraz prawidłowo powinnam odwrócić tą robótkę i jechać tu z powrotem. Natomiast ja będę się cofać. Będę się cofać, więc tak, czy to teraz wszystko fajnie widać? Myślę, że fajnie widać. Tutaj przerabiałam półsłupkami. Teraz mam oczko na szydełku i szukam kolejnego oczka. Wyciągnę i pokażę Wam. Stąd wychodzi, z tego oczka wychodzi moja pętelka, więc teraz będę się wbijać w kolejne oczko pod dwie niteczki i tak w każde kolejne. Więc odwracam, szukam tych dwóch, znalazłam, zaciągam nitkę i przerabiam. I znowu szukam dwóch kolejnych, zaciągam nitkę i przerabiam. Uciekło mi z szydełka. Znowu pod dwie niteczki, zaciągam i przerabiam. I pod dwie niteczki zaciągam, przerabiam i w ten sposób zawsze pod dwie niteczki zaciągam, przerabiam, żeby mi było łatwiej. Przytrzymuję tu sobie tą nitkę, żeby mi nie uciekła z szydełka, palcem zaciągam i pod dwie i przez wszystkie trzy, bo tutaj na szydełku teraz jak widzicie są jakby trzy niteczki, zaciągam i przerabiam przez wszystkie trzy. Mam jedną, wkładam pod dwie, razem mam trzy, zaciągam i przez trzy. I pod dwie, zaciągam i przez trzy. I tak do końca i wtedy wyjdzie Wam takie naprawdę fajne wykończenie oczkami rakowymi. Ładnie to wygląda moim zdaniem, do szczególnie letnich bluzeczek wygląda to bardzo ładnie, więc Wam serdecznie polecam te oczka rakowe. Jak widzicie, ja już swoją robótkę ukończyłam. To tak troszkę się, słuchajcie, zwija, ale robótkę oczywiście trzeba wyprać i wtedy będzie to wykończenie bardzo, bardzo fajnie wyglądać. Ja już za dzisiaj Wam pięknie dziękuję, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!